Na Wydziale Mechanicznym Technologicznym od lat zajmujemy się badaniami z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym także z fotowoltaiką. Jednym z takich kierunków jest próba zintegrowania ogniw fotowoltaicznych z materiałami budowlanymi. Wszystkie znane rozwiązania dotyczące fotowoltaiki zintegrowanej z budownictwem oparte są przede wszystkim na ogniwach pierwszej i drugiej generacji, czyli najczęściej na ogniwach krzemowych, takich klasycznych, które coraz częściej wokół nas widzimy, na przykład na dachach budynków. Produkcja ogniw pierwszej generacji jest skomplikowana i kosztowna, a na dodatek mamy duże obciążenie dachu. Z kolei ogniwa drugiej generacji charakteryzują się już mniejszą masą, prostszym procesem technologicznym, ale znowu są mniej odporne na działania warunków atmosferycznych. Nasze rozwiązania opierają się na ogniwach trzeciej generacji, czyli tak zwanych ogniwach barwnikowych. Różnią się one znacznie zarówno w budowie, jak i w zasadzie działania od klasycznych ogniw krzemowych. Przede wszystkim nie ma w nich klasycznego złącza półprzewodnikowego, a ich zasada działania często porównywana jest do fotosyntezy roślin, tylko że w wyniku przemiany dostajemy energię elektryczną. Barwnikowe ogniwo słoneczne składa się z dwóch płytek szklanych z warstwą transparentnego tlenku przewodzącego. Pierwsza, nazywana fotoanodą, zawiera półprzewodnik typu N w postaci nanokrystalicznego tlenku metalu z zaabsorbowanym barwnikiem. Barwnik, oprócz tego, że pełni bardzo ważną rolę w efekcie fotowoltaicznym, to podwyższa również walory estetyczne tych ogniw. Mogą przybierać różne barwy i być stosowane jako na przykład częściowo przeźroczyste kolorowe witraże lub przyciemnione szyby. Druga płytka szklana, zwana przeciwelektrodą, zawiera warstwę platyny. Obie płytki szklane są połączone ze sobą w postaci tzw. sandwiczy. Przestrzeń pomiędzy elektrodami wypełnia elektrolit. Tego typu ogniwa i panele są już produkowane i stosowane. Nasze rozwiązanie polega na zastąpieniu szklanej przeciwelektrody zwykłą ceramiczną dachówką i w ten sposób zintegrowania jej z ogniwem. Staje się ona integralną częścią tego ogniwa. Dzięki takiemu zabiegowi obniżamy koszty produkcji, upraszczamy proces technologiczny i zwiększamy bezpieczeństwo, znacznie redukując obciążenie dachu. Dodatkowo zaletą tego typu ogniwa jest to, iż pracuje one w świetle rozproszonym i odbitym, więc nawet w pochmurne dni będą pracować z taką samą mocą i nie muszą być ustawione pod specjalnym kątem, więc możemy wykorzystać całą powierzchnię dachu. Cieszymy się, że nasz wynalazek został doceniony przez zespół ekspertów na międzynarodowych targach Intarg 2021. Jest to oczywiście duże wyróżnienie i motywacja do dalszej realizacji kolejnych pomysłów.